Mojego porządku obrad głosowanego do porządku obrad czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 30/263/2013 Rady Gminy Żółte Brzozowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli. Paragraf pierwszy. Zmienia się uchwałę nr 30/263/2013 Rady Dzielnicy Szóstej Brzozowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie zmiany na liście zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli w następujący sposób. Paragraf pierwszy. Zmienia się kwotę 20 500 zł na kwotę 21 580 zł. W paragrafie drugim zmienia się kwotę 12 500 zł na 11 020 zł. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie o zmianę uchwały zwróci się Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie. I tutaj no, celem uzupełnienia tam sprawy rozliczeniowe, poprzetargowe pokazały, że ostateczny koszt tego zadania zamknął się w kwocie 21 980 zł. Stąd trzeba zmniejszyć kwotę pozostałą do kwoty 11 020 zł. Otwieram dyskusję. A opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki do góry. A pana zapraszam przewodniczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Będzie to się wstrzymał w głosu. Zgadza się? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam w jednomyślności, że Rada Dzielnicy Szóstej przyjęła uchwałę.